Jeśli trener pozwoli, wrócę cytatem do jesiennego meczu rekordzistów z Kaliną Gubin. Jeśli w takim meczu rekordziści zdołali odwrócić jego losy i wynik, to można być optymistą przed dalszą częścią rundy. Bez owijania w bawełnę, to było dotychczas najsłabsze spotkanie jesieni w wykonaniu biało-zielonych. Najsłabsze nie znaczy tragiczne. Natomiast bez wątpienia trzy kwadranse pierwszej odsłony trener Dariusz Klacza z zawodnikami zapewne woleliby zapomnieć i wymazać. Tak czytaliśmy na stronie rekordu po 3-2 z meczu pierwszej rundy. W istocie wymazane? Staramy się pamiętać każdy mecz i uczyć się na przykładzie każdego meczu. I ten mecz też pokazał, że trzeba wierzyć w zwycięstwo do końca. Teraz troszeczkę się rozjeżdżamy, bo mamy bardzo dobre początki. W każdym z tych pięciu rozegranych kolejek prowadzimy. Później gdzieś nam troszeczkę nam czegoś brakuje. Staramy się cały czas tego szukać. Bardzo chcemy, żeby ten mecz ułożył się z Gubinem, ułożył się tak, jak układały się te wszystkie do tej pory, te pięć meczów do tej pory, czyli żeby rozpocząć i żeby być konsekwentnym w tym, już nie oddać i nie trząść się do końca spotkania. Będzie w sobotnie popołudnie na Was czekał nieobliczalny rywal, że wspomnę o ostatnich rezultatach. Przegranej u siebie ze Stilonem Gorzów 1-5 i wygrana przed tygodniem w Jeleniej Górze 1-0. Tak, na pewno szanujemy każdego rywala, ale wiemy, że Kalina Gubin to jest zespół, który chce grać w piłkę, który jest bardzo groźny na połowie przeciwnika. Mamy już wstępnie przeanalizowany ten zespół. No i jutro już plan taki w 100% na ten mecz. Jesteśmy przekonani, że wiemy, jak wywieźć z trudnego terenu 3 punkty. A my będziemy trzymać kciuki. Dziękuję serdecznie. Filip, jak wspominasz mecz z rundy jesiennej z Kaliną Gubin? Zdecydowanie był to jeden z moich, mogę powiedzieć, chyba że najlepszych meczy. Strzeliłem dwie bramki i myślę, że dobrze się pokazałem w tym meczu. Natomiast sam początek, ojojoj. No nie był owocny, ale czym dalej w las, tym bardziej się rozkręcałem i myślę, że naprawdę dobry występ. Czego zatem spodziewasz się po sobotnim występie wyjazdowym? Chcemy zagrać dobrą piłkę, chcemy na pewno wywieźć z tego terenu 3 punkty. Na pewno nie jest to łatwy rywal, ale wierzymy, że się uda. Konrad, trudna sobota przed Wami, trudny, niełatwy rywal, z którym nigdy o punkty nie było łatwo, Kalina Gubin. To prawda, każdy mecz z Kaliną jest wymagający. Pokazał to mecz w zeszłej rundzie, gdzie tutaj po chyba 5 minutach Kalina prowadziła 2-0. Mocno nas zaskoczyła i uważam, że to był jeden z trudniejszych meczów w sezonie. Na ciężkim boisku, bo miałem okazję 2 razy grać w Gubinie, tam nie najlepsza murawa. Ten mecz też będzie ciężki, też myślę ze względu na to, ale jedziemy po 3 punkty i jestem pewien, że sobie poradzimy. A rywal na pewno będzie zdeterminowany, gdy spojrzysz zwłaszcza na pozycję Gubinia w tabeli. To prawda, walczy Kalina o utrzymanie, ale tam jest naprawdę sporo jakości w tej drużynie. Mają pomysł na grę i te mecze z nimi są z gatunku tych ciasnych, gdzie te punkty trzeba wyszarpać. Walczą o utrzymanie, na pewno też zostawią całe zdrowie na boisku, tak jak i my.